Jeśli chodzi o liczbę par, które przystąpiły do procedury zapłodnienia metodą in vitro, to jest 125 par. Oczywiście dokumenty złożyło 161 par, ale nie wszystkie się zakwalifikowały. Natomiast jeśli chodzi o liczbę, która myślę najbardziej satysfakcjonuje i najbardziej interesuje też mieszkańców, bo świadczy o skuteczności tego programu, to jest liczba ciąż. Mamy dzisiaj 43 pary, które spodziewają się dziecka, w tym dwie ciąże są mnogimi ciążami. Natomiast 10 par, jeśli chodzi jeszcze o statystykę, podeszły po raz drugi do procedury in vitro. My dzisiaj możemy powiedzieć i również w najbliższym czasie podsumujemy ten program na posiedzeniu zespołu, który został powołany, bo też będziemy sprawozdawać, jak wygląda efektywność tego programu, ale możemy dzisiaj też powiedzieć, że poza tym, że mamy tutaj dużą skuteczność, to jest pierwsza kwestia. Druga kwestia, bardzo duże zainteresowanie. Program tutaj i środki będą uruchomione w kolejnej puli na lata 2017-2018. Ale również efektem naszych prac i również zainteresowania w Polsce jest to, że nie tylko Łódź i Częstochowa ma już swój program, ale dołączają kolejne miasta. Mamy Sosnowiec, mamy Poznań, mówi się o Bydgoszczy, Kielcach, Wrocławiu, Radomiu. Również Gdańsk jest na bardzo wysokim stopniu zaawansowania prac. To, z czym zderzaliśmy się na samym początku, kiedy uruchamiany był miejski program in vitro, to to, że podważono skuteczność tej metody. Dzisiaj po 6 miesiącach widać, że ta metoda jest skuteczna. Standardy WHO mówią o tym, że in vitro jest skuteczna na poziomie między 20 a 40%. Natomiast po tej próbie, czyli po 125 parach, gdzie 43 ciąże są, widać, że w Łodzi skuteczność jest na poziomie 34%. Oznacza to, że jesteśmy w górnych granicach norm WHO. Trzymamy kciuki, żebyśmy przebili tą granicę, żebyśmy ponad tą normę skuteczni. Tak jak pani radna wspomniała, myślę, że naszym miejskim programem wywołaliśmy pewne pozytywne zamieszanie w Polsce, ponieważ coraz więcej samorządów chce mieć swoje miejskie programy. Nie mamy chyba co liczyć co do tego, że na poziomie rządowym zostanie przywrócony ten program, więc praca samorządów jest jak najbardziej uzasadniona. Wystąpiły do nas poszczególne miasta o udostępnienie naszego miejskiego programu, ponieważ w zeszłym roku apelowaliśmy o to, znaczy informowaliśmy samorządy, co do tego, że możemy nasz miejski program udostępnić nieodpłatnie, ponieważ my ponieśliśmy jakieś koszty, natomiast jest to pewne dobro publiczne i chcemy je przekazywać. I Sosnowiec do nas wystąpił o udostępnienie i już ten program został przyjęty w Sosnowcu. Również Gdańsk proceduje przyjęcie programu i wystąpił do nas o udostępnienie miejskiego programu in vitro dla Łodzi. I przekazaliśmy, więc zachęcamy wszystkie miasta, wszystkie samorządy, które będą zainteresowane, my jesteśmy dostępni, służymy wsparciem. Jak widać, te liczby, które są za nami na prezentacji, pokazują, że ta metoda jest skuteczna. Nie mówimy, tak jak nasza opozycja, o cywilizacji śmierci, raczej o cywilizacji rozwoju i kolejnych szczęśliwych par. I to, co jest najważniejsze i często może przez pryzmat tych liczb, o których mówimy, może być niezauważalne. Dzisiaj mówimy o 43 parach, czyli o 86 osobach, łodzianach, którym daliśmy możliwość bycia szczęśliwym. I to jest najważniejsze, ponieważ do tej pory oni nie mogli cieszyć się szczęściem rodzicielstwa. Trzymamy kciuki, żeby to były ciąże, które zostaną pozytywnie rozwiązane i ci łodzianie będą szczęśliwi.